Witajcie drodzy widzowie, jako że ta seria nazywa się Polskie pojazdy, niezwykłe wynalazki, powinniśmy się skupić nie tylko na samochodach, ale także na motocyklach. Zatem let's move on! W latach 20. i 30. mieliśmy kilka różnych marek motocyklów. Na przykład Lech. Pewnie większość z Was o nim nie słyszała. Co w nim takiego ciekawego? Otóż jest to pierwszy polski motocykl. Część z Was się na pewno zdziwiło, bo myśleliście, że to Sokół był pierwszy. Dobre. Błędne myślenie. Prawda jest taka, iż sądziliście, że to WSK był pierwszym polskim motocyklem. To też nieprawda. Mieliśmy takie motocykle jak Podkowa, Moi 130, Sokoły, no właśnie, Sokoły. Powiedzmy Sokół 1000, czyli CWS 111. No dobra, ale zacznijmy od początku. Jego historia wzięła się od motocykla CWS 55, czyli pierwszego polskiego motocykla produkowanego seryjnie. Tylko zaznaczam, że to był właśnie seryjnie produkowany, bo zaraz mi tutaj pewnie zjedziecie za tego Lecha. Wówczas był to rok 1928, jeśli dobrze pamiętam. Pojazd ten nie był popisem polskiej myśli technicznej, gdyż posiadał wiele wad. Między innymi pękająca rama, pękające sprężyny przedniego zawieszenia oraz mocowanie wózka bocznego. Ponadto szybko zużywał się rozrząd, urywały się zawory, biegi wyskakiwały, już nie wspominając w ogóle o instalacji elektrycznej. Zatem konstruktorzy opracowali nowy motocykl tej samej klasy, który dobrze będzie spełniał swoje zadanie. Głównym konstruktorem został inżynier Zygmunt Okołów, a motocykl nazwano CWS M111. Prototypowe pojazdy zostały skonstruowane w 1932 roku, a seryjne wyjechały już na początku kolejnego roku. Jeśli chodzi o wygląd, to tylko zewnętrznie przypominał swojego nieudanego poprzednika, jednak technicznie był on skonstruowany tak, jak powinien być. Warto też wspomnieć o tym, że prawidłowe wykonanie charakterystyki rozrządu przyczyniło się do wzrostu mocy silnika. Ale zaraz, skoro mówimy tu o motocyklu CWS, to dlaczego on się nazywa Sokół? Otóż w roku 1936 zmieniono jego nazwę, prawdopodobnie pod wpływem nowej konstrukcji motocykla turystycznego Sokół 600 RT, na właśnie Sokół 1000. Do roku 1939 Sokoły były produkowane właściwie w niezmienionej formie. Silniki pochodziły z zakładów mechanicznych Ursus, które należały do Państwowych Zakładów Inżynierii. Motocykle te miały silnik dwucylindrowy w układzie widlastym, czterosuwowe, dolnozaworowe o pojemności 995 cm3, stąd właśnie nazwa. Moc 18 koni mechanicznych przy 3000 obrotów na minutę, masa pojazdu z wózkiem 375 kg, prędkość maksymalna 100 km na godzinę, a zużycie paliwa 7 litrów na 100 km. W bardzo niewielkim stopniu korzystano z części pochodzących z zagranicy, szczególnie w późniejszym okresie produkcji. Ograniczono się w sumie tylko do łożysk tocznych. W czasie produkcji uległy modernizacji niektóre części Sokoła, na przykład ilość i rodzaj pomp olejowych, zachowując przy tym system smarowania pod ciśnieniem. W późniejszych modelach też zmieniono system zapłonowy, gdzie zastosowano cewkę dwuiskrową, eliminując przy tym rozdzielacz zapłonu. Zmieniono też system świateł drogowych. We wcześniejszych modelach za pomocą linki uruchamiany był mechaniczny przycisk, który opuszczał snop światła jednowłóknowej żarówki. Sokoły 1000 opuszczały fabrykę tylko z wózkiem bocznym według projektu inżyniera Stanisława Panczakiewicza. Kojarzycie tego gościa? To ten sam, co skonstruował nadwozie do CWS-ów. Nieźle, nie? Niewielka część pojazdów zasilała rynek cywilny, na przykład prywatni użytkownicy i poczta, gdzie w poczcie stosowano motocykle pocztowe ze specjalną budową wózka, bowiem większość pojazdów trafiała gdzie? Do wojska.
Sokoły były wykorzystywane jako pojazdy łącznikowe i rozpoznawcze, a także jako ruchome punkty ogniowe, wyposażone w karabin różnego typu. Wielotarczowe mokre sprzęgło było sterowane, podobnie jak w samochodzie, za pomocą pedału umieszczonego z lewej strony. Dodatkowo, jeśli wierzyć by różnym opowiadaniom, to sokoła można było uruchomić w temperaturze nawet minus 40 stopni. Było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego wtryskiwacza paliwa dla ułatwienia rozruchu. Sokół był motocyklem drogim, co akurat wyszło mu na dobre, gdyż minimalizowało to szanse ze złomowania, stąd dzisiaj taka spora liczba sprawnych maszyn. Szacuje się, że w samej Polsce znajduje się 25 egzemplarzy oficjalnie, a kilkanaście znajduje się w rękach prywatnych kolekcjonerów. Ponadto kilka znajduje się też gdzieś za granicą. Sokoły 1000 ze względu na swoją niebywałą wytrzymałość oraz terenowe przełożenia skrzyni biegów spisywały się znakomicie w ówczesnych ciężkich warunkach drogowych. To już wszystko na dzisiaj. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas. Możecie też oceniać, komentować i zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco. Czy ja żebrzę łapki w górę? Trzymajcie się i cześć!